jest mi niezmiernie miło, że dochodzi do podpisania kolejnego porozumienia w Szkole Policji w Słupsku ze szkołą średnią dotyczącego utworzenia klasy policyjnej. A dlaczego jest mi miło? Dlatego, że jest to szkoła budząca się z terenu naszego miasta. Myślę, że obecny boom, jaki jest w zakresie przyjęć do policji, ma jak najbardziej uzasadnione to, iż tworzone są tego typu klasy mundurowe. Daje wam to na pewno pewnego rodzaju szansę przy późniejszym wstąpieniu do policji, ponieważ otrzecie się już o tą problematykę, będziecie mogli zobaczyć, jak wygląda szkolenie policjanta, poznać pewne zagadnienia. Przy czym od razu chcę zaznaczyć, że z tego tytułu nie ma żadnych dodatkowych punktów. Natomiast w sposób zdecydowany potwierdzam, iż będziecie mogli korzystać tutaj z obiektów naszej szkoły przy realizacji przedmiotów mundurowych, ponieważ służba w mundurze to zaszczyt i honor, w związku z czym zachęcam też, aby po ukończeniu szkoły średniej próbować dostać się w szeregi. Jak stare powiedzenie mówi, każdy buławę w plecaku nosi. Popatrzcie chociażby tutaj na mnie też, kiedyś zaczynałem od szeregowego, czy mój zastępca, czy obecnie tutaj na sali policjanci. Ja ze swej strony deklaruję dla pani dyrektor Zakrzewskiej wszelką pomoc, taką jaka jest możliwa. Zaczęło się od budowania najpierw pomysłu, później budowania programu. Myślę, że również i nasza kadra będzie mogła w miarę możliwości wesprzeć technikum w realizacji zajęć z przedmiotów policyjnych, zaznaczam. Myślę, że jest to początek, dobry początek i dobrej współpracy i mam nadzieję, że za 3 lata będziemy mogli mówić o wypuszczeniu pierwszych absolwentów, którzy zjawią się tutaj u nas w szkole i będą już kontynuowali dalszą naukę jako policjanci. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie komendancie. Teraz ten najważniejszy moment. Proszę bardzo o podpisanie dokumentów. Żeby zachować hierarchię, ponieważ bezpośrednio przełożony pani dyrektor jest pan prezydent, teraz pana prezydenta poprosilibyśmy o zabranie głosu, a następnie to będzie pani dyrektor. To jest dla mnie wielka chwila z dwóch powodów. Powód osobisty to mój mechanik. Nie boję się używać tego słowa, bo jestem absolwentem tej szkoły. Się rozwija, jest bardzo dobrą szkołą ponadgimnazjalną. I mamy drugą szkołę. Jedną z najlepszych szkół, jedną najlepszą szkołą policji, szkołę policji w Polsce, czyli dwie szkoły o wielkich tradycjach, z potencjałem i słupskie uczelnie. Zakładam, że to są nasze słupskie uczelnie, połączą siły, to wieście państwo, perspektywy dla was, dla ludzi młodych rosną. Ja nie miałem takiej okazji i siedząc tutaj myślałem, nie dane mi było mieć tą szansę buławy, a teraz przed państwem otwierają się horyzonty, powstaje nowy kierunek, bardzo ciekawy, ale nie abstrakcyjny, bo nieraz obserwujemy w różnych miastach powstają kierunki po to tylko żeby z nazwy one pięknie wyglądały, żeby tylko z nazwy były piękne. Tu w tej jest połączenie niesamowitego potencjału, czyli doświadczenia szkoły policji, możliwości dla was na przyszłość znalezienia dobrego zawodu, bo generalnie to jest najważniejszą istotą funkcjonowania zawodowych szkół. Wyedukować w taki sposób, żebyście mieli dobre szanse na rynku pracy i mogli się dobrze znaleźć w tej naszej słupskiej rzeczywistości, żebyście zostali w Słupsku.
Bardzo dziękuję pani dyrektor za tą inicjatywę. Ja jak otrzymałam pismo, na której pani dyrektor wnioskowała o wyrażenie zgody, powiem, że nie zrobiłem to, można powiedzieć, nawet bez większych oporów, bo na tym polega właśnie, na tym powinna polegać siła słupskich szkół. Umieć tak znaleźć partnera w taki sposób, by zapewnić przyszłość ludziom młodym. Dziękuję panu komendantowi, że wspomógł, bo to jest duża wola i duża pomoc ze strony pana komendanta. Warto robić dla ludzi młodych właśnie takie interesy, bo doświadczenie, które zdobędziemy, które szkoła zdobędzie we współpracy ze szkołą policji, to jest ta wartość dodana, która jest bardzo cenna. Zapraszam wszystkich, jeżeli mógłbym apelować, ludzi młodych, skorzystajcie z tej okazji. Dziękuję serdecznie. Ja również chciałabym się dołączyć do podziękowań dla pana komendanta, bo zdaję sobie sprawę, że nie byłam pierwsza, która przyszła z taką ofertą, ale jestem jedyną szkołą publiczną tutaj w regionie, która przyszła z taką propozycją. Jesteśmy, myślę, że chyba w kraju nieliczną szkołą techniczną, która właśnie chce zaproponować młodym ludziom wykorzystanie wiedzy mechanicznej w pracy policjanta. Bardzo się cieszę i właściwie jestem dumna, że ja na swojej drodze spotykam również takich entuzjastów jak ja, jeśli chodzi o pracę z młodzieżą, bo pan komendant zaproponował mi do współpracy swoich współpracowników, którzy naprawdę bardzo chętnie przyłączyli się do tej pracy. Budujemy już program i mam nadzieję, że nasza współpraca będzie bardzo dobrze przebiegać. My ze swojej strony zrobimy wszystko, żeby jak w miarę tylko możliwości się odwdzięczyć tutaj Szkole Policji za tą przychylność. Ich właśnie ideą powstania tej klasy było to, żeby przybliżyć uczniom pracę policji, żeby oni, dokonując wyboru o dalszej drodze kształcenia, dokonywali ten wybór bardzo świadomie. Bo po ukończeniu naszej szkoły to są, prawda, zawody takie, po których mają pracę, ale może jednak będą chcieli pracować jako rzeczoznawca, biegły, mechanoskop, może jako technik kryminalistyczny, może śledczy. Naprawdę oferujemy szeroką gamę dla naszych uczniów. Także jeszcze raz dziękuję, dziękuję panu prezydentowi za zgodę, bo oczywiście bez Urzędu Miasta pana prezydenta to byłoby niemożliwe. Jeszcze raz bardzo dziękuję.